Pozdrawiam Was, moi drodzy, w tym szczególnym czasie Bożego Narodzenia. Będziemy w tych dniach rozważać piękne słowo z Ewangelii według świętego Jana. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Czas Bożego Narodzenia to czas, w którym na nowo mamy doświadczyć, że Bóg stał się jednym z nas. To jest Bóg pełen bliskości i miłości. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Życzę Wam, moi drodzy, właśnie takiego doświadczenia, doświadczenia Bożej bliskości. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa, pięknego przeżycia tych świątecznych dni. Ale życzę Wam również, by to doświadczenie Bożego Narodzenia nie było tylko wydarzeniem jednorazowym, raz w roku, ale by każdego dnia Boże Narodzenie było w naszym życiu. Piękny jest ten tekst Matki Teresy, która pisała, że zawsze wtedy, kiedy pomagasz drugiemu, zawsze wtedy, kiedy milkniesz, by wysłuchać, zawsze wtedy, kiedy dajesz nadzieję, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Niech ten czas świąteczny przypomni nam, że jesteśmy powołani do tego, by każdego dnia nieść Jezusa do świata. Niech rozpalą się nasze serca w tym pragnieniu ewangelizacji. Życzę Wam, moi drodzy, pięknych, błogosławionych, pełnych miłości, pokoju i jedności świąt Bożego Narodzenia. Niech Słowo staje się ciałem w naszym życiu.